W tym filmie pokażę ci jak skonfigurować automatyczne wystawianie certyfikatów na platformie kursowej stworzonej przy pomocy LearnDash'a. LearnDash to wtyczka do WordPressa, dzięki której będziesz w stanie stworzyć własną platformę kursową, na której możesz umieszczać swoje kursy, sprzedawać je oraz generować automatyczne certyfikaty po tym, jak klient, kursant przejdzie Twoje szkolenie lub wykona jakiś test, na przykład test końcowy. Pokażę Ci, jak działa ten system w praktyce, a następnie przejdziemy przez całą konfigurację krok po kroku. Zaczynamy. Teraz pokażę Ci, jak działa system wystawiania certyfikatów. Praktyce na początek klient musi zalogować się do naszej platformy kursowej. Klikam przycisk Zaloguj się i wpisuję dane logowania. Zostanę przekierowany do mojej platformy kursowej i tutaj mam kurs testowy, klikam sobie w niego i mogę go rozpocząć. Teraz mam tutaj lekcję i pierwszym sposobem na uzyskanie certyfikatu jest ukończenie wszystkich lekcji. Klikam oznacz jako ukończone następnie oznaczek ukończone i po ukończeniu kursu otrzymam informację gratulacje zdobyłeś certyfikat, klikam sobie pobierz certyfikat, no i mam certyfikat, który wygenerowało się automatycznie, jest tutaj moje imię i nazwisko i data ukończenia kursu. Ten proces pokażę Ci w dalszej części poradnika. Ale zanim do niego przejdziemy, pokażę Ci jeszcze drugi sposób uzyskania certyfikatu. Jest to wypełnienie testu. Ten test jest bardzo podstawowy, ale Ty będziesz mógł rozszerzyć o różne pytania dotyczące wiedzy kursanta. Mam tutaj prosty przycisk: rozpocznij, klikam odpowiedź na pytanie, czy chcesz certyfikat? Tak chcę i klikam zakończ test. Certyfikat jest generowany wtedy, kiedy klient odpowie prawidłowo na zadane pytania. Mamy tutaj wynik, Nie udało się odpowiedzieć prawidłowo, więc klikam drukuj certyfikat. Certyfikat został prawidłowo wygenerowany. Teraz pokażę ci jak skonfigurować cały ten proces, aby uzyskać dokładnie taki efekt. Żeby skorzystać z tego rozwiązania, musisz najpierw wykupić wtyczkę Lendarz Cały proces zakupu i konfiguracji wtyczki pokazałem we wcześniejszym filmie, więc jeśli go jeszcze nie zobaczyłeś, no to zapraszam cię do karty lub linków w opisie tego filmu. Teraz przejdźmy sobie do WordPressa. Gdy masz już skonfigurowaną wtyczkę, wejdź sobie w to miejsce, wejdź na Addons. W tym miejscu znajdują się wszystkie dodatki, które otrzymujesz wraz z licencją, którą wykupiłeś. I tutaj musimy sobie znaleźć Certificate Builder. Mamy tutaj LearnDash Certificate Builder, klikamy Install Now. To jest osobna wtyczka, dzięki której będziesz miał funkcję generowania certyfikatów i skorzystania z wygodnego edytora. Ona zostanie zainstalowana, możemy ją sobie włączyć i będziemy mogli korzystać z nowej funkcji. Po włączeniu tej wtyczki przejdź sobie do LearnDash'a, czyli tutaj mamy platforma LMS, i wejdźmy sobie na certyfikaty. W tym miejscu możemy stworzyć nasz pierwszy certyfikat, który będzie generowany automatycznie. Klikam na przycisk Add Your First Certificate i włączy mi się taki edytor. Tutaj muszę wpisać tytuł tego certyfikatu, na przykład certyfikat bezpłatny kurs. Klikam opublikuj. I na tej stronie to wszystkie ustawienia, które musisz zrobić. Teraz klikamy sobie Use Certificate Builder. W tym miejscu jest taki przycisk, musisz sobie go kliknąć i on pokaże się tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziesz miał włączoną wtyczkę, o której mówiłem wcześniej. Klikam w ten przycisk i przeniesie mnie do edytora certyfikatu. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to wgranie tutaj obrazu twojego certyfikatu, który został stworzony przez ciebie, na przykład w kanwie albo przez grafika. I tutaj jest ważna uwaga, ważne, żeby ten certyfikat był odpowiedniej proporcji, na przykład A4 i żeby nie przekraczał 1 megabajta. Musi również być przesłany w formacie JPG. Ja mam już taki przygotowany plik, klikam sobie prześlij i wybieram certyfikat z mojego komputera. Następnie klikam otwórz. Teraz Klik jest przesyłany, i po chwili powinieneś zobaczyć tutaj swoje zdjęcie. Jeśli tak się nie stało, automatycznie możesz wejść sobie jeszcze na bibliotekę mediów i wgrać tutaj jakiś obrazek, wkleić go w tym miejscu i kliknąć wybierz. Wtedy ten certyfikat powinien się tutaj pojawić. Mój certyfikat został wczytany, i tutaj po prawej stronie mamy jeszcze. Różne elementy dotyczące właśnie wyglądu tego certyfikatu możemy wybrać PDF Size, czyli mamy tutaj albo List, albo A4. Ja wybiorę A4. Poniżej znajdziesz ustawienie dotyczące orientacji, czyli mamy tutaj Landscape albo Portrait, czyli mamy układ poziomy albo pionowy. Fixed Viewport to zostawiamy bez zmian. Możemy tutaj dodać własną czcionkę na certyfikacie. Jeśli wykorzystamy z dodatkowych funkcji, ja zostawiam sobie tą domyślną. No, i tutaj mamy opcje zaawansowane, ale tego nie będziemy sobie oglądać. I to są podstawowe opcje, które tutaj mamy. Gdy masz już wprowadzone wszystkie ustawienia, kliknij sobie na certyfikat i w tym miejscu dodamy nowe informacje, które zostaną automatycznie umieszczone na certyfikacie. Na przykład może to być imię i nazwisko naszego kursanta, ale nie tylko. Zaraz pokażę Ci, co jest tutaj możliwe. Żeby to zrobić, kliknij sobie na certyfikat, i tutaj powinien pojawić się czarny przycisk Dodaj blok. Klikam sobie w niego i na początku dodaję odstęp, żeby informacje pojawiły się nieco niżej. Teraz klikam sobie znowu na plusik i wybiorę sobie nowy element. Wpisuję sobie w wyszukiwarce LearnDash i tutaj mamy kilka informacji. Możemy tutaj wczytać dane związane z kursantem, z grupą lub z testem. Ja wybieram sobie tutaj LearnDash User Meta. Czyli informacje związane z moim kursantem. I zobaczmy, co tutaj możemy wstawić. Możemy wybrać sobie field i możemy sobie wstawić tutaj jego imię, imię, nazwisko. Możemy wybrać imię i nazwisko łącznie. Możesz tutaj jeszcze dodać jego pseudonim, adres e-mail, adres strony, czy też opis uczestnika. Są to domyślne ustawienia, które są tutaj dostępne. Ten tekst możemy sobie wyśrodkować, możemy sobie go powiększyć. Na przykład dać sobie tutaj 20. 6 pikseli i 28. Tutaj mała uwaga techniczna: pamiętaj, żeby ten rozmiar ściątki nie był za duży, bo w przypadku krótkiego nazwiska nie będzie problemu, ale jeśli ktoś będzie miał bardzo długie nazwisko, no to musisz uwzględnić to w Twoim projekcie certyfikatu. Imię, nazwisko jest gotowe. Teraz dodam sobie kolejny element. Klikam na plusik, znowu dodam sobie trochę odstępu i klikam jeszcze jeden plusik, i teraz dodajmy sobie informacje dotyczące naszego szkolenia, czyli mamy na przykład tutaj. Informacji na temat kursu, Learn -kurs info i tutaj możesz sobie wyświetlić wiele informacji na temat kursu. O, są tutaj wszystkie opisane, na przykład tytuł naszego kursu, cena, kurs zapisany, kurs ukończony. Damy sobie tutaj właśnie, że kurs został ukończony pewnego dnia. No i tutaj możemy wpisać również ID tego kursu, ale nie jest to konieczne, jeśli przypiszemy ten certyfikat do odpowiedniego kursu, ale to zaraz Ci pokażę. Częstym elementem, o który proszą mnie moi klienci jest to, żeby dodać sobie tutaj dwie kolumny. Możemy to zrobić wystarczy, że klikniemy sobie na plusik i wpiszemy sobie tutaj kolumna. Po kliknięciu w kolumnę, możemy sobie wybrać układ. Na przykład wybierzmy sobie trzy kolumny, no i teraz możemy, klikając w plusik, dodać tutaj jakieś informacje. Piszemy sobie może tym razem będzie to quiz info, czyli informacje dotyczące naszego. Quizut czy testu. No, i tutaj możemy wybrać wynik, czas, ilość punktów. Tutaj jest również wiele elementów, i te informacje pojawią się po lewej stronie, jeśli klient wykona jakiś test. No dobra, usunę sobie ten element. Mam nadzieję, że to będzie wszystko jasne. Jeśli miałbyś jakieś pytania, no to możesz napisać w komentarzu. Teraz klikam aktualizuj i klikam podgląd, żeby zobaczyć, czy mój certyfikat wygenerował się prawidłowo. Certyfikat został wygenerowany, mamy tutaj imię i nazwisko, a poniżej wyświetlą się informacje na temat kursu. Teraz w podglądzie się to nie dzieje, ponieważ certyfikat nie jest przypisany do żadnego kursu. Zmieńmy to, dodajmy go do mojego bezpłatnego kursu na temat WordPressa. Wracamy sobie do poprzedniej strony, wchodzę sobie na kursy, mam tutaj Kurs, który właśnie stworzyłem, klikam sobie na edytor, czyli edytuj kurs. No i tutaj mamy ustawienia tego kursu. Mamy kurs certificate i możemy wybrać sobie certyfikat bezpłatny kurs. I to jest pierwsza metoda na uzyskanie certyfikatu: czyli klient po ukończeniu wszystkich lekcji, po zaznaczeniu, że wszystkie lekcje są kompletne, otrzyma bezpłatny certyfikat. Sprawdźmy, jak to działa. Klikam aktualizuj, klikam podgląd w nowej zakładce. No i tutaj mam mój kurs. Mam mój kurs, mogę kliknąć rozpocznij. I teraz tak, mamy co to jest WordPress, oznaczę go ukończone. Tutaj checkbox się oznacza. Mamy drugą lekcję, oznacz jako ukończone. I lekcja jest oznaczona, ukończona. I mamy informację Your Earn a certificate. Download certificate. Klikam sobie tutaj. I mój certyfikat jest pobrany i mam tutaj dokładną datę, kiedy, zostało, kiedy to szkolenie zostało ukończone i mogę sobie ten certyfikat pobrać w formacie PDF na mój komputer, wydrukować, powiesić na ścianie i rozrobić z nim co tylko zechcę, więc jest to bardzo przyjemne i jest to dodatkowy bonus dla Twoich kursantów. Przy okazji przetłumaczyłem sobie te teksty, które się tutaj pojawiły. Można to zrobić przy pomocy wtyczki Loco Translate i tą wtyczkę opisałem w innym moim filmie. Znajdziesz go na moim kanale. Teraz pokażę Ci jeszcze drugi sposób na uzyskanie certyfikatu, czyli przy pomocy testu, czy tak zwanego quizu. Mamy tutaj właśnie to stosowane zamiennie. Mamy quizy i możemy sobie kliknąć Add Your First Quiz i stworzymy jakiś quiz, na przykład test końcowy. Klikam opublikuj, klikam builder i dodamy szybko, na szybko jedno pytanie. Pytanie pierwsze. Wpisujemy jeszcze raz. Pytanie pierwsze: czy chcesz certyfikat? Oczywiście to jest tylko testowe. Tutaj może być jakiś test wiedzy, który sprawdzi, czy Twoi kursanci wdrożyli całą wiedzę, którą chciałeś im przekazać, i to będzie poprawna odpowiedź tak. Nie daje, no, możemy dać jeszcze drugą, nie, żeby ktoś miał możliwość wyboru. W ten kreator tych testów ma tutaj wiele możliwości, mamy sortowanie, mamy wielokrotny wybór. To jest wszystko w pakiecie Lerdash. Mamy nasz, mamy nasz test stworzony. Teraz przejdźmy sobie do ustawień. No i tutaj możemy wybrać, żeby ten Test był przypisany do danego certyfikatu. I mamy tutaj passing score, czyli po osiągnięciu 80% prawidłowych odpowiedzi, wygeneruje się ten certyfikat. No i mamy tutaj jeszcze szereg ustawień dotyczących tego quizu, ale nie będę sobie tym zawracał głowę, po prostu je wyłączę, żeby nie rozpraszać naszych użytkowników. Mamy tutaj właśnie. Dużo, dużo elementów, ale te wszystkie ustawienia omawiam w moim płatnym kursie. Link znajdziesz do tego kursu w opisie tego filmu. No dobrze, mamy nasz quiz, mogę sobie go zapisać. Klikam Aktualizuj i podgrąd. podejrzyj zmiany. Ja na mojej platformie testów nie stosuję, ale jeśli chciałbyś, no to możesz sobie coś takiego wdrożyć. Tutaj można dać opis do tego quizu i klikam Rozpocznij. Czy chcesz certyfikat? Tak, chcę finiesz quiz. No i tutaj mamy informację po angielsku, że wszystko jest prawidłowe. Tutaj możesz właśnie włączyć lub wyłączyć pewne ustawienia, możesz dać możliwość zrobienia tego testu ponownie użytkownikom, możesz dać im informację jakąś dodatkową jeśli nie zdali testu, możesz im napisać, no przepraszamy spróbuj ponownie, albo właśnie możemy dopisać jakiś tekst z gratulacjami i z instrukcją ale ja tutaj nic nie dodałem mamy tylko przycisk drukuj certyfikat klikam sobie w niego, no i znowu certyfikat został wygenerowany i możemy sobie go pobrać jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia platform kursowych, na temat LERNASZA, no to zapraszam Cię na mój kanał netgonet, no playlistę i tutaj mamy własna platforma szkoleniowa. Na tej playliście znajdziesz przydatne materiały dotyczące LearnDasha i tworzenia platform kursowych na WordPressie. Jeśli chciałbyś przejść przez kompletny, sprawdzony proces tworzenia platformy kursowej oraz skorzystać z mojego wsparcia, to zapraszam Cię do kursu online. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych materiałach.